Możesz iść do domu. Miałeś trudny początek. To chyba było za ciężkie. Mają nowy automat do zdjęć. Pójdziemy dzisiaj? Mój chłopak nie będzie chciał. On taki nietowarzyski? Słuchajcie, nie jadłyście czegoś dziwnego? Coś tu śmierdzi. Pewnie twój szalik. No co ty? To nie ty? To ten facet w czarnym. Osoby wysiadające proszone są o naciśnięcie przycisku. Łaźnia pod żurawiem. O, jeszcze jest. Połóż pieniądze. 300 jenów. Dziękuję. 100 jenów za ręcznik. Tak. Teraz można by sprzedać drogo. Nie mam zamiaru. Możesz sobie już iść. Martwię się o ciebie, mamo. Nie gadaj jak urzędnik. Jeszcze nie jestem taka stara, żebyś miał się o mnie zamartwiać. Prawdaż, Jori? Będę jeszcze mogła kiedyś przyjść na wielką kąpiel? Pewnie. Babcia zawsze się dla ciebie stara jak najlepiej. Daigo? Yamashita, kiedy wróciłeś? Trzeba było zadzwonić. Przepraszam, byłem trochę zajęty. To Dai od pani Kobayashi. Tak, dawno się nie widzieliśmy. Naprawdę kopę lat. Słyszałam, że masz świetną pracę. Co? Tak. Jak się nazywał ten instrument? Wiolonczela. Takie duże skrzypce. Właśnie wiolonczela. Ten wujek mieszka w Tokio i gra na wiolonczeli. Wspaniały z niego człowiek, prawda? Szkoda, że mój syn nie jest taki udany. Mamo, mieliśmy małą sprzeczkę. Skoczymy kiedyś na jednego? Pewnie. Następnym razem przyprowadź żonę. Słyszałam, że się ożeniłeś. Tak. Przyjdź, jak tego głupka nie będzie. Kto tu jest głupi, co? Ja zdania nie zmienię. Właśnie, tak będzie. Masz rozwiązanie? Mam. Pewnie, że mam. Coś się stało? Nie. To zjedzmy. Dobra. Dostałam od sąsiadki pani Fuchi. Zabiła go dzisiaj rano, więc jest super świeży. Mówiła, że nadaje się nawet na sashimi.
Jeszcze chwilę. W porządku? W porządku? Co ci się stało? Co się stało? Daj, jesteś jakiś dziwny. Przestań. Nie chcę, daj. Wstydzę się. W takim miejscu to się wstydzę. Daj. No co ty? Mika. Mika. Czy jestem poddawany jakiejś próbie? Czy to kara za to, że nie pożegnałem się z mamą? Co będzie dalej? Kiedy tak myślałem, nie wiedzieć czemu zachciało mi się grać na wiolonczeli. Przypominałem sobie różne rzeczy. I tak po prostu zapragnąłem pograć. Jest taka mała. Thank you.
Łososie? Tak. Tam, przy kamieniach. Tam. Powodzenia. To takie przykre, płyną pod prąd, żeby potem umrzeć. Niepotrzebnie się tak starają. Pewnie chcą wrócić tam, gdzie się urodziły. Chodź coś zjeść. Polecenie służbowe. Czy to przypadek? Co? Że pan tędy przejeżdżał. Może to przeznaczenie. Doprawdy. To twoje powołanie, ta praca. Niech mi pan nie opowiada bzdur. Przepraszam. Naprawdę mi przykro. Są wściekli. Bardzo proszę, panie Sasaki. Przepraszam. Spóźniliście się. Ponad 5 minut. Bardzo przepraszamy. W końcu żyjecie ze zmarłych. Bracie, załatwcie to szybko. Bardzo nam przykro.
Czy mogę prosić o szminkę żony? Co? Przywracać do życia ludzi, którzy już ostygli, dając im wieczne piękno. Jest w tym chłód i pewność, ale przede wszystkim jest to pełne łagodnej miłości. Jesteśmy przy pożegnaniach. Wyprawiamy zmarłych na tamten świat. Myślałem, że to, co robimy, jest pełne pokoju i nade wszystko piękne. Dziękuję bardzo. Teraz zamkniemy wieko. Naomi. Naomi. Przepraszam. Przepraszam za tamto wcześniej. Nie, to my przepraszamy. Proszę to przyjąć. Dziękujemy. Była piękniejsza niż kiedykolwiek. Naprawdę dziękuję.